Dzień dobry. Zaglądam do Państwa w bardzo konkretnej sprawie, żeby życzyć dobrej środy, ale przede wszystkim, żeby zaprosić na wspólny wieczór. Środowy wieczór spędzimy z Grażyną Jagielską i jej nową książką Wszystkie moje domy. Start rozmowy o godzinie 20:30. Bohaterkę książki Grażyny Jagielskiej poznajemy w takim momencie, kiedy jej najmłodsze dziecko opuszcza dom, to gniazdo rodzinne zostaje opuszczone. Można powiedzieć, że głównej bohaterce zostaje w pewnym sensie zwrócona wolność, ale razem z tą wolnością przychodzi trudne pytanie: i co dalej? Okazuje się, że do tego przejścia w bieg średni nikt nas nie przygotowuje i to są emocje, z którymi trzeba się zmierzyć. Patrzymy na bohaterkę, ale też na jej męża. To jest para, która spędziła ze sobą ponad 20 lat. On jest emerytowanym pilotem, oblatywaczem. No i okazuje się, że w dużej mierze śledzimy historię ich wzlotów, tych początkowych, młodzieńczych, a później śledzimy ich historię wspólnego spadania. Dzisiaj jest bardzo specyficzna data w kalendarzu, 26 dzień maja, czyli Dzień Matki. I ta książka w dużej mierze też dotyka tematu macierzyństwa, które bywa na tym etapie dorastania dzieci bardzo często znikaniem dla innych. Pojawiają się też pytania, gdzie i kiedy minęły gdzieś takie ważne chwile, które odkładaliśmy na później. I czy one jeszcze w ogóle są do odnalezienia? Ja sobie przygotowałam całą masę cytatów, którymi się będę dzisiaj z Państwem dzielić. Jest takie zdanie złowieszczo brzmiące: po dobrej gospodyni nie widać, że ma ochotę podpalić dom i zatańczyć na zgliszczach. I w wielu momentach ta książka jakoś rozmawiała mi z takim spotkaniem z Natalią De Barbaro, które stali widzowie Rozmawiam, bo lubię, na pewno pamiętają. Natalia De Barbaro w swojej książce Czuła przewodniczka i podczas tego naszego spotkania zadała takie bardzo ważne pytanie, nad którym się warto zastanowić: ile spraw w swoim życiu przeuśmiechałaś lub przeuśmiechałaś, bo przecież ta sytuacja dotyczy też mężczyzn. Chodzi mi o wszystkie takie wydarzenia w naszym życiu, w których gotowało się w nas w środku, a jednak na zewnątrz zachowywaliśmy takie pozory spokoju, mało tego, czasami nawet świetnego samopoczucia. Ile można tak przeuśmiechać trudne rzeczy? I jest taki fragment w tej książce, w którym pojawia się wulgaryzm, ale tak jak nie lubię za dużo takich wulgaryzmów w literaturze, które niczemu nie służą, tak ten jest po prostu w punkt. Dlaczego? Posłuchajcie. Ten cholerny wiek średni jest trudny. A żeby było jeszcze trudniej, trzeba ukrywać to ogólne roztrwonienie. Ten jakiś rozkład uczuć i chęci, choć ma się największą ochotę spierdalać w podskokach. Zamiast udawać, że nadal jest cacy i wcale nie mamy wszystkiego po dziurki w nosie. Sprawę pogarsza fakt, że trzeba udawać nieustannie, a odpoczynek przychodzi dopiero nocą, kiedy nie trzeba zachowywać przyjemnego wyrazu twarzy. I uważam, że to słowo na S tutaj jest bardzo w punkt, bo gdyby napisać, że człowiek ma ochotę uciekać, to jest zdecydowanie za mało. To jest właśnie coś, co mi bardzo rozmawia z tym przeuśmiechaniem trudnych sytuacji. Tylko że pewnie i ja, i wy znacie takie osoby, czasami to jesteśmy my sami, w których wręcz się aż gotuje pod przykrywką takiego spokoju. A kiedy już nastąpi eksplozja, to czasami po prostu nie ma już czego zbierać. Jest zresztą taki świetny fragment dotyczący kłótni, a kłótnie to jest chyba rzeczywistość wielu z nas, moja na pewno. To jest zdanie, które też mnie mocno zatrzymało. Kończy nam się amunicja i jak zwykle nie będzie zwycięzcy. Sami polegli. Jedno krótkie zdanie, jak wiele mówiące. Nasi bohaterowie też muszą się zastanowić nad tym, czy można odbudować coś takiego jak bliskość. I znowu kolejne celne zdanie, które oddaje rzeczywistość tej pary, na którą patrzymy. Leżeliśmy obok siebie z rękami po bokach. Dwaj astronauci czekający na wystrzelenie w kosmos. To jest też historia o tym, że zarastamy często przedmiotami. Ja się tutaj teraz uśmiecham, ponieważ jestem w trakcie przeprowadzki. Państwo tego nie widzą, bo specjalnie tak skadrowałam, że widać tylko część regału. Te półki powyżej już są puste, spakowane w kartonach, ale książki to jedno. Szczerze mówiąc, złapałam się za głowę, patrząc na ilość rzeczy, jakimi obrosłam przez 7 lat w tym miejscu. A nasza bohaterka książki Wszystkie moje domy nagle się orientuje, że w jej domowej przestrzeni jest aż 8 stołów, co się aż tak nie rzucało w oczy, kiedy w domu były dzieci. Natomiast kiedy para naszych bohaterów zostaje sama, no to nagle ten materializm też rzuca się w oczy. Jest taki fragment: wikłając się w materializm, kupiliśmy wszystko, na co starczyło nam pieniędzy. Gromadziliśmy z taką prędkością, że kurierowi świstało w uszach. Próbowałam sobie kupić szczęście. W miarę możliwości
na wyprzedaży. Zapraszam Państwa z całego serca. Dzisiaj tematów na pewno nam nie zabraknie. Będzie trochę o tym, co nas buduje, co buduje naszą tożsamość. Czy ktoś w ogóle nas przygotowuje do wchodzenia w kolejne etapy życia? Skoncentrujemy się tym razem na tym wieku średnim, kiedy, jak pisze Grażyna Jagielska, jej główna bohaterka orientuje się, że zostało jeszcze 20-30 lat życia. Człowiek ma takie poczucie, że kończy mu się benzyna. I co z tym zrobić? Wiele tematów dzisiaj przed nami. Ja też wierzę, że jak zwykle Państwo dołożą swoje pytania, swoje wątpliwości i też swoje doświadczenia, bo na tym polegają nasze wieczorne rozmowy. Zapraszam z całego serca. Wszystkie moje domy, Grażyna Jagielska będzie razem z nami. No i jeszcze jedna ostatnia bardzo ważna informacja. Tradycją naszych wieczornych spotkań jest też to, że książki będą szukały dobrych domów. Ja nie ukrywam, że sprawia mi to ogromną radość, taka świadomość, że Państwa biblioteczki powiększają się również dzięki naszym spotkaniom. No to proszę o uważność, czujność. 20:30 czekam. Do zobaczenia, dobrego dnia.